W wirtualnym studiu Pulsu Medycyny gościmy dziś profesora Macieja Banacha, dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Rozmawiamy w trakcie trwającego właśnie kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ja wiem, że już wkrótce będzie pan bardzo zajęty na sesjach dotyczących m.in. zaburzeń lipidowych, ale chciałam zacząć naszą rozmowę od takiego tematu, który w tej chwili króluje i który jest obecny w naszym życiu. Chciałam mianowicie zapytać o wpływie i o tym, co już wiadomo na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 na układ krążenia. A pytanie to adresuję do pana nieprzypadkowo, bo instytut, na czele którego pan stoi, rozpoczyna duże badania unikatowe nad wpływem zakażenia COVID-19 na dzieci. Jasne. Bardzo dziękuję. Ja myślę, że rzeczywiście jest to kluczowe pytanie. Zresztą nie ukrywam, że to pytanie nawiązuje również do kwestii zaburzeń lipidowych, bo zaraz będę chciał ten związek rzeczywiście państwu przedstawić. Ale zacznę od tego projektu. Rzeczywiście jest to projekt unikatowy, bo według mojej najlepszej wiedzy, bo oczywiście nie mogę państwu potwierdzić, że jesteśmy jedyni na świecie, bo być może inne jednostki to robią, o czym nie wiemy jeszcze. Według mojej najlepszej wiedzy rzeczywiście jesteśmy jedyną jednostką obecnie, która chce się skupić na odległych, potencjalnych powikłaniach po przejściu, po przebyciu zakażenia koronawirusem, czy to objawowego, skąpo objawowego, czy bezobjawowego, jeżeli taką wiedzę będziemy posiadali. Dlaczego? Dlatego, że wiemy doskonale już, natomiast jest to głównie wiedza dotycząca danych u osób dorosłych, że mogą nawet po bezobjawowym przejściu koronawirusa wystąpić późne objawy, czy też późne powikłania, zarówno ze strony układu krwionośnego, czyli układu sercowo-naczyniowego, czy też ze strony układu oddechowego i innych układów. I dlatego my tak naprawdę chcemy to zweryfikować. I chcemy odpowiedzieć między innymi na pytanie, przepraszam, jaka jest częstość występowania takich powikłań, jak często, jakie są czynniki predysponujące do tego, że te odległe powikłania mogą się pojawić, czyli żeby rzeczywiście trochę pomóc lekarzom leczącym, czy też zajmującym się pacjentom po COVID-19, żeby mogli mieć większą wiedzę w aspekcie predykcji, czyli przewidzenia, u których pacjentów z mniejszym albo większym prawdopodobieństwem może to nastąpić. Czy też wreszcie ocenić rolę układu immunologicznego, jak również układ immunologiczny, jak się zachowuje po przejściu COVID-u. I tutaj między innymi chcemy się skupić na mianie przeciwciał, bo wiemy o tym bardzo głośno, się coraz głośniej się mówi o tym, że u człowieka, który jest po przejściu, może dojść do ponownego zakażenia. I oczywiście jest tu ogromna dyskusja, czy rzeczywiście jest to ponowne zakażenie, czy jest to po prostu wykrywany materiał genetyczny wirusa. Natomiast jeżeli jednocześnie obserwujemy spadek miana przeciwciał IgG u tego ozdrowieńca do wartości, które były sprzed zakażenia, to rzeczywiście pojawia się wątpliwość, czy tam nie dochodzi do ryzyka ponownego zakażenia. Jeśli chodzi, to jest projekt, do którego zaprosił mnie pan doktor Michał Chudzik, który zajmuje się dorosłymi w ramach dwóch poradni, które prowadzi. I żeby to było kompleksowość, znamy się z panem doktorem Chudzikiem od lat, bo jesteśmy kardiologami z Łodzi. Żeby była kompleksowość, zdecydowaliśmy, że idealnie nie możemy pominąć populacji dzieci, małych dzieci, dzieci dorastających do 18 roku życia. Pomimo tego, że to jest raptem populacja 3%, około 3% wszystkich zakażonych, czyli w skali polskiej będzie to liczba około 2-2,5 tysiąca dzieci. Ale to już będzie wystarczająca liczba, żeby bardzo szczegółowo ocenić te potencjalne późne powikłania w układzie serca i naczyń, bo to jest główny element tego projektu. Ale ze względu na to, że żeby to zrobić dobrze u dzieci, my musimy, w przeciwieństwie do osób dorosłych, które można to zrobić w ramach porady i w ramach opieki ambulatoryjnej, my będziemy chcieli te dzieci hospitalizować na krótkie hospitalizacje diagnostyczne, żeby rzeczywiście ocenić nie tylko elementy obrazowe, czyli na przykład zrobić ultrasonografię serca, echo serca, czy też badanie rezonansu magnetycznego w krótkim algorytmie oceniającym potencjalne zmiany w sercach i naczyniach, ale z drugiej strony, żeby odpowiedzieć też i zbadać bardzo dokładnie wszystkie elementy związane z odpowiedzią i z parametrami biochemicznymi, morfologicznymi, a w tym między innymi parametry zapalne i immunologiczne. I dlatego tak naprawdę u większości dzieci będziemy proponowali w rozmowach z rodzicami
krótką hospitalizację. Natomiast oczywiście, jeżeli takiej zgody nie będzie, to proszę pamiętać, że w większości będziemy mieli to dzieci zdrowe, które nie będą bezobjawowe w momencie tej diagnostyki, to będziemy starali się to robić przez poradnię kardiologiczną, tak żeby rzeczywiście możliwie jak najszybciej dać bardzo klarowną informację dotyczącą tego, jak często te powikłania mogą wystąpić, jakich organów mogą one objąć, jeżeli występują w serce i w naczyniach, co możemy tam obserwować w aspekcie zapalenia, w aspekcie narastania procesu miażdżycy, w aspekcie chociażby zmian prozakrzepowych, które mogą może powodować koronawirus, w aspekcie zapalenia mięśnia sercowego, które może być jednym z powikłań koronawirusa, a rezonans magnetyczny nam odpowie bezpośrednio na pytanie, czy to takie zapalenie mięśnia sercowego, które może być bezobjawowe również lub skąpoobjawowe, bo często to na przykład są tylko występujące przez jakiś czas zaburzenia rytmu, czy też na przykład skurcze dodatkowe i ktoś może po prostu nie odczuwać tego. Natomiast my będziemy po obrazowaniu rezonansem magnetycznym wiedzieli, że do takiego zapalenia na przykład przebiegu zakażenia koronawirusem doszło. Więc myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy projekt, i który też bezpośrednio nawiązuje do tego, co pani redaktor powiedziała, mianowicie zaburzeń lipidowych, dlatego że... Ja spotkałam się z doniesieniem, że zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 może destabilizować blaszkę miażdżycową. Tak, my o tym pisaliśmy w naszej grupie co najmniej kilka prac, które zostały już opublikowane. Wiemy doskonale nie tylko, że to jest SARS-CoV-2, ale również inne wirusy, wirusy grypy, wcześniejsze koronawirusy. Wiemy doskonale, że mogą poprzez to, że wywołują bardzo duży odczyn zapalny, który jest oczywiście bardzo indywidualny w zależności od aktywności, w zależności od indywidualnej odpowiedzi immunologicznej każdego człowieka. Ale w większości przypadków SARS-CoV-2 jest tym wirusem, który może powodować coś, co nazywamy tą burzą cytokinową. I rzeczywiście u większości pacjentów objawowych ta burza cytokinowa występuje. Jeżeli występuje duży odczyn zapalny, to wiemy też doskonale, że może dojść do jeżeli występuje blaszka miażdżycowa, która dotyczy, bądźmy też szczerzy, jednak w większości przypadków osób już dorosłych, w mniejszej, bardzo niewielkim, przypuszczam, odsetku, to może być dzieci, które są chociażby z rodziną hipercholesterolemią, to mogą być dzieci, które są z wieloma innymi czynnikami ryzyka, jak na przykład młodzi dorośli, którzy mają zespół metaboliczny, którzy mają jakieś cukrzycę typu pierwszego, którzy na przykład po 15 roku życia, wiemy doskonale, że jest pewien odsetek dzieci, to nasze najnowsze badanie, które za chwilę będzie opublikowane, które już pali papierosy. W związku z tym to są te czynniki ryzyka, które mogą powodować, że u młodego dziecka może pojawić się blaszka miażdżycowa. Ona będzie nieistotna na pewno, natomiast rzeczywiście może spowodować to, że przy dużym odczynie zapalnym, czyli przy tej burzy cytokinowej, może dojść do jej destabilizacji, oderwania i potencjalnie jakichś konsekwencji z tym związanych. U osób dorosłych to ze względu na jej wielkość to może być zaczepowanie naczynia mózgowego, czyli udar, może to być zawał mięśnia sercowego, może to być niedokrwienie kończyn dolnych w przebiegu choroby naczyń obwodowych. U dziecka to prawdopodobnie te konsekwencje będą mniejsze, ale również mogą spowodować jakieś na przykład TIA lub inne objawy, których byśmy chcieli bezwzględnie uniknąć. Dlatego tak naprawdę chcemy to bardzo dokładnie badać i wtedy, mając te wyniki badań diagnostyczno-obrazowych czy pełnych badań diagnostycznych, będziemy mogli też podjąć określone kroki natury terapeutycznej potencjalnie, jeżeli takie działania będą potrzebne, gdyż zabezpieczamy to dziecko, które może mieć odległe powikłania, które mogą być na początku również bezobjawowe, bo kwestia właśnie zmian zapalnych, kwestia sztywności naczyń, kwestia zaburzeń przepływu krwi w naczyniach w wyniku właśnie tworzenia się blaszek miażdżycowych i tak dalej, czy kwestia zmian zakrzepowych, które mogą wystąpić w przebiegu koronawirusa, może właśnie prowokować do tego, że jakieś odległe powikłania mogą u dzieci młodych, dorosłych i dorosłych wystąpić. Panie profesorze, jak długo potrwa to badanie i kiedy jakieś pierwsze wnioski będzie można postawić na jego podstawie? My mamy na tą chwilę zgłosiło się do nas już kilkunastu pacjentów, których będziemy umawiamy terminy hospitalizacji. Mówimy o dzieciach do 18 roku życia. Natomiast biorąc pod uwagę tą populację, którą mamy, proszę pamiętać, że to jest badanie dobrowolne.
My będziemy oczywiście starali się odpowiedzieć na, znaczy nie starali się, będziemy zapraszali wszystkich, którzy będą tym zainteresowani. Natomiast oczywiście w żaden sposób nie możemy wpływać, żeby kogoś do tego zmusić. Bardziej nam zależy na tym, żeby rodzice poczuwali się do pewnego obowiązku dbania o dobro dziecka i skorzystali z tej okazji, darmowych przecież badań diagnostycznych, żeby się upewnić, że nic się nie dzieje w sercu i nie tylko w sercu dziecka, ale też nic się nie dzieje z układem immunologicznym, który może być w długi sposób po infekcji koronawirusem, jak również innymi wirusami pobudzony, czy tam hiperaktywny, co też ma określone konsekwencje, chociażby w aspekcie możliwości wystąpienia chorób autoimmunologicznych. Przecież wszyscy mówimy o tak zwanym parazespole Kawasaki, czy też wielokładowym PIMS-ie, czyli wielokładowym zespole zapalnym. Więc myślę, że tak naprawdę to jest ogromna korzyść z lecznicza dla tych dzieci i dla ich rodziców. Z drugiej strony jest to coś, co da nam pewne wnioski, które są niezwykle istotne z punktu widzenia późniejszego przewidywania takich powikłań u osób, które przejdą koronawirusa. Bo najbardziej istotne z punktu widzenia naszego lekarskiego jest to, żeby powiedzieć, ok, jeżeli mamy grupę pacjentów, dla których będziemy mogli przewidzieć, jakie czynniki ryzyka zwiększają chociażby te powikłania sercowe, powikłania płucne czy powikłania autoimmunologiczne, to w istocie możemy stworzyć taki model, bo o tym myślimy, model, skalę, modelowanie, które da później lekarzowi narzędzie, żeby powiedzieć, wie pan co, mówiąc o rodzicu, czy wie pani co, pańskie dziecko ma jednak pewne czynniki ryzyka, które mogą powodować, że pomimo tego, że jest teraz ozdrowieńcem, że już nie ma, a wynikujemy w aspekcie obecności materiału genetycznego wirusa, to jednak mogą u niego wystąpić powikłania ze względu na przebieg tej infekcji, ze względu na aktywację układu immunologicznego. I zapraszamy na przykład w terminie za miesiąc, dwa miesiące na bardzo szczegółowe badania, żebyśmy na pewno nie pominęli czegoś, co może mieć konsekwencje, długofalowe konsekwencje zdrowotne dla tego dziecka. Panie profesorze, a jak można dołączyć do programu? Czy to lekarze opiekujący się pacjentami z COVID-19 kierują ozdrowieńców do Centrum Zdrowia Matki Polki? Czy rodzic może sam taką inicjatywę wykazać, zgłosić się do Was? Dwojako. Oczywiście z jednej strony może to być skierowanie, które jest od lekarza prowadzącego, z drugiej strony my podajemy numer telefonu komórkowego we wszystkich mediach, łącznie na stronie internetowej Instytutu, na który można dzwonić i tam wszelkie informacje dotyczące tego, jak to będzie zrobione w aspekcie skierowania na hospitalizację, rodzic otrzyma. Co do tego tutaj mamy pełną, jesteśmy zorganizowani co do tego w 100%, więc nie będzie żadnych problemów i myślę, że po takim telefonie Wszystkie sprawy będą bardzo jasne i bardzo proste, dlatego że też wyznaczyliśmy nieprzypadkową klinikę pana profesora Zemana, który jest wybitnym immunologiem, pediatrą i immunologiem, który też nam pomoże w aspekcie oceny tych dzieci i oceny ich układu immunologicznego i potencjalnego wpływu tego układu immunologicznego na powikłania, w tym te powikłania, które z naszego punktu widzenia są jedne z najważniejszych, czyli powikłania serca i naczyń, układu sercowo-naczyniowego. Panie profesorze, na koniec zmienię trochę temat i chciałam zapytać, bo tak jak powiedziałam na początku, trwa kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jeszcze 3 dni spotkań wirtualnych. Jakie pana rekomendacje, które sesje pana zdaniem są szczególnie godne uwagi i które poleciłby pan swoim kolegom, którzy będą i śledzą kongres? Znaczy, szanowni państwo, kongres jest dedykowany kardiologom i wszystkim osobom, które zajmują się pacjentami kardiologicznymi, więc pewnie to jest liczba specjalizacji jest bardzo duża, bo to lekarz rodzinny, to są też lekarze innych specjalności. Natomiast de facto nie chciałbym sugerować żadnych sesji, gdyż każdy znajdzie, myślę, że w trakcie kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego coś ciekawego dla siebie, bo z jednej strony są to sesje bardzo specjalistyczne, które nawiązują do ostatnich doniesień badań naukowych, jak również przedstawiają ostatnie wytyczne, które pojawiły się na wirtualnym kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dosłownie kilka dni temu czy kilkanaście dni temu.
A z drugiej strony są to bardzo ciekawe sesje dydaktyczne, chociażby dzisiejsza sesja, o której będziemy rozmawiali, czyli takie bardzo klarowne porady, jak sobie radzić z różnymi czynnikami ryzyka, porady praktyczne. Ja będę w tej sesji o 14.30 mówił między innymi o hiperlipidemii, o tych wszystkich wyzwaniach, które są związane z optymalnym prowadzeniem pacjenta z zaburzeniami lipidowymi. Więc ja serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów, bo uważam, że naprawdę jest to kongres, który daje taką wiedzę w pigułce i na pewno każdy z Państwa znajdzie coś, co pomoże Państwu optymalnie leczyć pacjentów w Waszej praktyce codziennej, a de facto o to chodzi. A często nie znajdujemy czasu, żeby na bieżąco śledzić wszystkie doniesienia, a jeżeli tutaj Państwo się podłączycie i nawet pijąc kawę, czy wykonując inne czynności, będziecie słyszeli, jak wyglądają najnowsze badania, jak one mają wpływ na codzienną praktykę, co zmieniły aktualne wytyczne, to myślę, że to będzie dla Państwa i dla Państwa pacjentów niezwykle, niezwykle przydatne i naprawdę do tego bardzo serdecznie zapraszam, namawiam w imieniu pana profesora Witkowskiego, Jankowskiego i wszystkich organizatorów, którzy naprawdę bardzo dużą pracę zrobili, żeby ten kongres właściwie dla Państwa przygotować. Chyba taką też praktyczną informacją jest to, że materiały kongresowe będą dostępne także po zakończeniu kongresu, więc jeżeli ktoś nie zdąży dzisiaj na 14.30, obejrzy nasz wywiad w późniejszych dniach, to będzie mógł wrócić i tę rekomendowaną przez Pana sesję zobaczyć. Panie profesorze, pięknie dziękuję za wizytę w naszym wirtualnym studio. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego najlepszego i do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Serdecznie Państwa pozdrawiam.